Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Oto Słowo Pańskie. Dzisiaj Pan Jezus chce pokazać, że Maryja przede wszystkim jest błogosławiona nie tylko dlatego, że została matką, że karmiła swoim mlekiem Syna Bożego, ale najpierw, zanim Słowo stało się ciałem, ona to Słowo przyjęła. Niech mi się stanie według Słowa Twego. Autor tej Ewangelii, święty Łukasz, najpełniej, najbardziej pokazał postawę Maryi, która była postawą słuchającą. Pierwsze przykazanie, Szema Izrael, słuchaj Izraelu, to jest właśnie przykazanie słuchania. Wszelki grzech polega na niesłuchaniu, na nieposłuszeństwie. Kiedy my słuchamy, powinniśmy być w tym słuchaniu aktywni. Przede wszystkim słuchać i szukać zrozumienia, tak jak Maryja. Pytała się, jak mi się to stanie? Jak ta obietnica może się spełnić? Nie znam męża, mam być matką? Tak, Duch Święty to sprawi. Duch Święty też sprawia, że my, kiedy słuchamy Słowa Bożego, napełnia nas zrozumieniem. Co z tego, że słuchamy, jak możemy tego nie rozumieć? Jakże często współczesny człowiek posługuje się uczuciami. Brakuje mu zrozumienia. Nie ma czasu na refleksję, na poszukiwanie zrozumienia tego, co słyszy. Przyjmuje bodźce. Bodźce wpływają na jego reakcje. A tak naprawdę staje się niewolnikiem tych reakcji, tych bodźców, które te reakcje wywołują w nim. Dzisiaj Pan Jezus chce, żebyśmy byli wolni na wzór Maryi i w sposób wolny podejmowali decyzję, że chcemy, żeby Słowo Boże wypełniło się w naszym życiu, zostało zrealizowane, żeby przestrzegać słów Bożych, które przyjmujemy. I tak jak Maryja mówić, niech mi się stanie według Słowa Twego. Słowo Boga to Jezus Chrystus. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. To jest wielka tajemnica wiary, tajemnica Bożego wcielenia. Słowo ma moc. To Bóg przez moc swojego Słowa stworzył cały świat, wszechświat. Ustanowił prawa, prawa kosmiczne i prawa moralne. I każdy człowiek w tym świecie odkrywa, że istnieją takie prawa. Aczkolwiek, jeżeli się nie zastanawia, nie przyjmuje postawy refleksyjnej, tylko przyjmuje postawę roszczeniową i sam chce być w miejscu Boga i sam pod wpływem swoich uczuć podejmować decyzję, co chce, a czego nie chce, staje się niewolnikiem wtedy innych praw. Raczej staje się niewolnikiem nie tyle prawa, co swoich pożądliwości, swoich pragnień, a czasem jest niewolnikiem różnych podszeptów złych duchów. Prawo złego ducha jest takie, które prowadzi do potępienia. Przedziwne jest to, że złe duchy wierzą w Boga i chcą obdarować jak najwięcej wierzących ludzi swoją mentalnością. Na czym polega ta mentalność złych duchów? Na tym, że nie słuchają Boga. Że robią wszystko na odwrót. Odwrotnie. Przekręcają Pana Boga. Są takimi małpami Boga. I kiedybyśmy tak popatrzyli na to, co dzieje się w Polsce, na przykład na różnego rodzaju parady, to jest jakieś odwracanie natury ludzkiej. I jeszcze bycie dumnym z tego, że to odwrócenie jest jakimś prawem
człowieka, że my mamy do tego prawo. Dzisiaj warto sobie uświadomić, że w sobotę Matka Boża przychodzi nam z pomocą i chce nam pokazać, jak słuchać Słowa Bożego, jak odczytywać wolę Boga i jak stawać się właśnie takim lektorem, czyli czytającym Słowo Boże w świecie, w Piśmie Świętym, w drugim człowieku, w sobie, po to, żeby wprowadzić w czyn. Jeżeli idziemy, na przykład jak niewidomy, nie widzi, ale słyszy i ktoś, kto jest jego przyjacielem, ktoś, kto mu dobrze życzy, podpowiada mu, jak przejść po takiej drodze, która jest trudna i pełna przepaści, żeby nie wpadł i nie zginął, no, kiedy takiej osobie zaufa, jest bezpieczny. Natomiast kiedy zaufa, powiedzmy, komuś, kto jest jego przeciwnikiem, który go oszukuje, no to może wpaść w przepaść i zginąć. Ważne jest, komu się zaufało, komu się powierza swoje życie, kogo się słucha. Trzeba prosić też Pana Boga o taką mądrość, mądrość umiejętności wybierania słów, które pochodzą od Boga. Święty Ignacy Loyola, kiedy był po nawróceniu na takiej pustelni, rozpoznał, jak rozeznawać duchy. Stworzył taką regułę rozeznawania duchów i zauważył, że kiedy dusza jest daleko od Boga, to Słowo Boże w niej wywołuje niepokój, wręcz nawet zdenerwowanie. I teraz, gdy Pan Bóg do takiej duszy mówi, gdy drugi człowiek pod natchnieniem Ducha Świętego zaczyna mówić, wtedy taki człowiek, który jest daleko od Boga, będzie się denerwował, będzie protestował, będzie się złościł, będzie manifestował swoje niezadowolenie. Natomiast ktoś, kto jest blisko Pana Boga, to Słowo Boże w nim wywołuje pocieszenie i też pewną korektę. Wywołuje też uspokojenie serca. Serce jest leczone. Można mówić o takiej hagioterapii, terapii serca przez Słowo Boże. Natomiast kiedy zły duch przychodzi z kolei, to zły duch przychodzi do osób daleko od Boga ze swoim znieczuleniem. Człowiek jest wtedy nieczuły na Słowo Boże, jest obojętny, wyśmiewa się, bawi się, wchodzi w jakiś świat rozrywki, przyjemności, zagłuszania różnymi rodzajami, na przykład alkoholu, narkotyków czy jakichś innych przyjemności. Coś, co zagłuszy głos Pana Boga, czyli głos sumienia. Natomiast kiedy właśnie do takiej duszy daleko od Pana Boga przychodzi Duch Święty, no to wtedy Duch Święty może poruszyć takim człowiekiem, może dać łaskę płaczu, skruchy, żalu za grzechy. To też jest taka możliwość. Dzisiaj, kiedy tak bierzemy Słowo Boże do ręki, jest to bardzo krótki fragment, ale widzimy, że z takiego podejścia czysto ludzkiego powinniśmy przejść do podejścia Bożego. Ta kobieta była zachwycona Maryją, jej macierzyństwem. Pewnie ona by też tak chciała. Jak możemy naśladować Maryję? Nie możemy być Maryją, ale możemy być właśnie podobni do Maryi przez słuchanie Słowa Bożego. Kapłan na każdej mszy świętej sprawia, że to nie on sam, ale przez niego Pan Jezus, przez te właśnie słowa konsekracji, rodzi się na ołtarzu Pan Jezus. Tam jest Jego ciało, Jego krew. Można by powiedzieć, że to jest jakieś podobieństwo do Maryi, ale jeszcze większe podobieństwo do Najświętszej Maryi Panny jest wtedy, kiedy słowa Boże, kiedy je rozważamy, przyjmujemy i wprowadzamy w życie. Przestrzegamy je, tak jak przestrzegamy przykazań. To jest droga, którą pokazuje nam Maryja. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.